Samburs zachowywał się tak, jakby nie widział rozgrywającej się bitwy. Dasz mimo wątpliwości, czy słusznie postępuje, pognała w stronę Star Knight. Zbliżając się do przyjaciółki, uszykowała tylne kopytko do kopnięcia. Udało jej się zaskoczyć przeciwnika, który padł nieprzytomny na ziemię. Reszta kucyków oblegających Glimmer spojrzała w jej kierunku. Rainbow ponownie wzbiła się w powietrze, czując na sobie wzrok wrogów. Leciała cały czas do góry. Gdy znalazła się dostatecznie wysoko, zatrzymała się na chwilę w powietrzu, po czym zaczęła opadać, wyciągając kopytka do przodu. Dash czuła wiatr w grzywie. Czuła, że jest bliska zrobienia swojej autorskiej sztuczki. Nie minęła chwila, a udało jej się wykonać ponaddźwiękowy boom. Krąg tęczy rozszedł się po niebie, oślepiając wszystkich patrzących do góry. Zanim jakikolwiek kucyk zdołał odzyskać wzrok, Pegazica wyeliminowała kolejnego wroga. Zawróciła do góry, nie widząc, jak kilka metrów wyżej leci Spitfire, uciekające przed magicznymi promieniami. Rainbow wpadła na nią, sprawiając, że obie klacze spadły na ziemię. Przywódczyni Wonderboltsów poczuła ból w tylnej racicy, natomiast Dash poczuła, jak łamie sobie skrzydło, upadając nim na kamień. Obie zawyły z bólu. Rainbow podniosła się szybko i zorientowała się w sytuacji. Nie wyglądała najlepiej. Sambustowi udało się pokonać grupkę okupującą most. Teraz walczyła z dwoma jednorożcami. Starlight rzucała słabe zaklęcia na kucyki. Moc czarów wystarczyła, by obalić przeciwników. Znaczkowa Liga dzielnie broniła wejścia do zamku, uzupełniając się nawzajem. Spitfire również wstała i spojrzała na Dash. Brawo, Crash, powiedziała ze złością. Tęczowłosa nie zwróciła na nią uwagi, zrozpaczona wynikiem bitwy. Ruszyła w stronę przyjaciółki. Glimmer cały czas dzielnie stawiała opór. Udało jej się nawet podnieść z ziemi. Szybko dotarła do jednorożca. Musimy się wycofać, krzyknęła Dash, kopiąc kolejnych wrogów. Spitfire i ty macie złamane kopyta. Ja złamałem skrzydło. Naszych padło więcej niż ich. Nie możemy poddać zamku! Odkrzyknęła Starlight, zaklęciami zrzucając przeciwników w przepaść. Drzewo Harmonii jest zbyt blisko! Rainbow spojrzała na dół w kierunku drzewa. Nie mamy wyjścia, powiedziała po chwili lekko niepewnym tonem. Oni raczej nie wiedzą o drzewie i elementach. Spojrzała w górę. Kilka metrów nad nimi Soarin walczył z Pegazem w czarnej zbroi. Wonderbolt zdecydowanie był górą w tym starciu. Soarin, wycofujemy się! Krzyknęła Pegazica, gdy Soarin pokonał rywala. Kucyk spojrzał na nią. Pegazy niech odlecą najszybciej jak potrafią. Jednorożce niech się teleportują, a ziemskie niech gnają ile sił w kopytach. Jak tylko zgubicie ogon, spotkamy się! Zawahała się, zastanawiając się nad odpowiednim miejscem. Spotkamy się w zamku Twilight. Pegaz zasalutował kopytem na znak, że przyjął polecenie. Rainbow i Starlight spojrzały na siebie. A co z Sunset? Zapytał jednorożec. Tęczowo-włosa spojrzała na las Everfree. Będzie musiała poradzić sobie sama, odpowiedziała z trudem. Glimmer pokiwała głową i teleportowała się. Pegazica pognała w kierunku mostu, krzycząc polecenie odwrotu. Wszelkie bitwy ustawały, a ziemia zaczęła się trząść pod galopem ziemskich kucyków. Dając w kierunku mostu, Dash zobaczyła, jak Sambur spada na ziemię, a z jego piersi cieknie krew. Jednorożec, który stał przy nim, swój ruch miał czerwony. Skut, zabierz stąd Sambursta, poleciła swojej przybranej siostrze, sama zatrzymując się przed dowódcą ataku. Proszę, proszę, powiedział ogień. Toż to nasz element lojalności. Szkoda tylko, że nie masz swojego naszyjniczka, bo szanse, że dasz mi radę, są marne. Powiedział szyderczym tonem, a jego towarzysze gruchnęli śmiechem. Rainbow spojrzała w górę. Skutalu czekała na nią na kopytkach, trzymając czarodzieja. Leć, rozkazała jej. Ja cię dogonię. Leć! Przywódca znów się zaśmiał. Pegas spojrzał na jego, gotów do ataku. Szkoda, że się nie pożegnałaś ze swoją siostrą, rzekł, gdy przestał się śmiać. Szefie, odezwał się nieśmiało jeden z jego ludzi. Król powiedział, że mamy jej nie zabijać. Ogier spojrzał na swojego kocyka. Mam gdzieś jego instrukcję. Za jej głowę jest wyznaczona spora nagroda, a ja mam zamiar ją zdobyć. Po tych słowach wystrzelił niebieski promień ze swojego rogu. Luna miała łzy w oczach. Sunset doskonale znała jej ból. Wiedziała, co księżniczka teraz czuje. Powinnyśmy wracać, powiedziała w końcu. Luna wytarła nos kopytkiem i spojrzała na nią. Nim zdążyła coś powiedzieć, obie klacze usłyszały huk, a chwilę później zobaczyły okrąg tęczy. Luna, która dobrze wiedziała, co ten okrąg oznacza, szybko podrywała się z ziemi. Gdzie macie kryjówkę? Spytała jednorożca. Shimmer spojrzała na nią zdziwiona. Wiesz, co to było? Księżniczka pokiwała twierdząco głową. Ponaddźwiękowe boom Rainbow Dash. Nie wykonałaby go bez powodu w obecnej sytuacji. Chyba nie myślisz, że coś im grozi? Zapytała zaniepokojona, przypominając sobie o ruchu w krzakach. W zamku dwóch sióstr, odpowiedziała. Gdy Luna spojrzała na nią srogo, obie teleportowały się niemal w tej samej chwili.
Rainbow upadła na ziemię, niezdolna do dalszej walki. Ogry podszedł do niej powoli. Pomarańczowe umaszczenie, zielone oczy i grzywa, długa jak u klaczy koloru brązowego. Też z trudem spojrzała na niego. Nad swoim wrogiem zobaczyła pojawiającego się granatowego kucyka z falującą grzywą. Nie wiedziała, czy naprawdę widzi Lunę, czy jej się tylko wydaje. Tym bardziej, że Fejbel niczego nie dostrzegł. Ale ten widok dodał jej sił i sprawił, że zapomniała o wszystkich bólach. Fejbel niczego nieświadomy szykował zaklęcie, które miało zakończyć jej historię. Wybór A. Graj na czas. Wybór B. Zaatakuj Fejbera.